ogólnie na hali mi się bardzo podoba, bo jest duża, przestrzenna i kosze są lepsze niż na wszystkich halach. Parkiet jest o wiele lepszy niż na wszystkich halach, ponieważ jest lepsza przyczepność, o wiele lepiej się gra i ślizgamy się i o wiele lepiej się też rzuca. No praca na sali no pięknej, no naszej nowej hali Arena. Dla tych chłopaków to jest naprawdę wspaniała sprawa. No po raz pierwszy weszliśmy na tą halę i chłopacy no uważają, że tak wspaniała sala, jaka jest w Ostrowie Wielkopolskim, to naprawdę miło się tutaj trenuje. Dlatego uważamy, że trening tutaj na tej hali jest wspaniały. Pierwszy raz jestem tutaj i rewelacja. Uważam, że tyle lat, żeśmy czekali na obiekt, to coś fantastycznego. Ja wyobrażam sobie, jak będzie komplet widzów na sali, no to wtedy to będzie całkiem inny sport. Ja jestem zaskoczony. Tak funkcjonalnie słyszałem zresztą, że parkiet z Kanady albo ze Stanów. Nie mogę wyjść z podziwu, no coś fantastycznego. Cieszę się tym, bo to jest naprawdę dobry obiekt, fajnie się tutaj gra. No i liczę, że kiedyś tutaj zagościcie i będziecie tu codziennie trenować, codziennie grać. Trening na tej hali na pewno dla tych chłopaków to jest wyjątkowa sprawa. Praktycznie jeszcze nikt z nich nie miał okazji korzystać z niej. Niektórzy z nich pomagali w trakcie meczów ekstraklasy, ale to jest zupełnie coś innego niż możliwość wzięcia udziału tutaj w treningu. Oni zdają sobie sprawę, że jeżeli włożą ciężką pracę w to i będą się dalej tak rozwijać, jak to na razie ma miejsce przez ten czas, jak tutaj pracujemy. No ja liczę, że każdy, oni też w to wierzą, że każdy z nich ma szansę kiedyś tutaj trenować codziennie i grać na tej hali co tydzień. Więc myślę, że to, ta myśl im przyświeca i z tą myślą chciałem, żeby zaczęli ten dzisiejszy trening i ten cały już okres przygotowawczy do nowego sezonu, już w którym jesteśmy, żeby z tą myślą właśnie do niego podeszli, tak? Jeżeli tak, to będą mieć takie podejście, będzie im ten cel przyświecał, to myślę, że będzie wszystko dobrze. Mega dobrze mi się trenuje, fajny parkiet. Na tej hali jest bardzo przestrzennie, myślałem, że jest trochę mniejsza, w telewizji wygląda na mniejszą. Myślę, że na treningu tutaj fajna atmosfera z trenerem Marcinem. Trening na tej hali znaczy dla mnie bardzo sporo. Mogę poczuć się jak zawodowcy, którzy tutaj trenują dzień w dzień. Zazwyczaj trenowałem na halach takich w podstawówkach. Jest to zupełnie co innego niż tam.